Witam serdecznie w następnym wideo poradniku BIMEDU.pl. Aby stworzyć nasłonecznienie, powinniśmy przejść do zakładki na dole i włączyć cienie na przygotowanej przez nas sytuacji. Przechodzimy do włączenia cieni, włączamy teren i cienie mamy teraz nieruchome. Co wyznacza ten cień? Przejdziemy do zakładki z trajektorią Słońca i możemy włączyć trajektorię Słońca. Odpowiednio ustawimy Słońce tak, abyśmy mogli sprawdzić, gdzie, o jakiej porze się znajduje. Zaznaczamy sobie naszą trajektorię Słońca, zmieniamy jej wielkość na przykład na 100%. I w tym wypadku północ projektu mamy u góry, południe na dole, wschód po prawej stronie, zachód po lewej stronie. Możemy też to zmienić, czyli będziemy musieli projekt obrócić, jeśli chcielibyśmy północ lub południe po jednej stronie. Zawsze u góry krawędzi naszego programu, północ jest u góry. Przejdźmy teraz do ustawień naszego Słońca. Po przejściu do ustawień, jeśli ustawimy jeden dzień, możemy ustawić od wschodu do zachodu co 15 minut. Ustawiamy także lokalizację naszego projektu. Następnie przechodzimy do daty, możemy ustawić przesilenia lub równonoce. Jeśli ustawię równonoc, włączę przedział czasowy 15 minut, płaszczyznę terenu na 0 ustawię, zastosuję. Jeszcze włączę od wschodu do zachodu, będzie 49 klatek. Pamiętamy, że mam włączony jeden dzień i pod opcją Słońca pojawił się nowy klawisz Podgląd, analiza oświetlenia naturalnego. Następnie przechodzę do niego i u góry po lewej stronie znajduje się pasek z informacjami, gdzie będę mógł wybrać klatkę, która mnie interesuje z danym zacienianiem lub włączyć odtwórz. I w tym momencie widzę, gdzie jest moje Słońce i o jakiej godzinie. Na dole pojawia mi się informacja, która to jest klatka. Nie do końca wiem, która to jest godzina. Tutaj się godzina wyświetla, więc mogę przełączać, czyli 8, 9, 10 i mam odpowiednią informację o tym po lewej stronie. Mogę też trochę się cofnąć tutaj scrollem i będę widział, gdzie jest moje Słońce. Jeśli dam odtwórz, widzę, jak moje Słońce wędruje po nieboskłonie w tym miejscu. Będę mógł oczywiście też przełączać ze względu na równonoce lub przesilenia, czyli jeśli będzie przesilenie zimowe, Słońce będzie tutaj rozpoczynało swoją wędrówkę, jeśli będzie przesilenie letnie tutaj, więc w tym miejscu, jeśli zmienię ustawienia Słońca na przesilenie zimowe, na przykład dam zastosuj, widzimy, że tego Słońca jest niewiele i też możemy określić, w którym miejscu będzie padał cień i jak długo będzie on pokazywał się na danej połaci dachowej. Jeśli przejdę do ustawień Słońca, na przykład przesilenie letnie, dam zastosuj, OK. I znowu włączę, widzę, na których połaciach tego Słońca jest najmniej i którego jest najwięcej. Jeszcze raz, odtwórz. Aha, po przełączeniu też zmienia się tutaj opcja ustawienia Słońca na przedział czasowy godzinę, więc będę musiał tu przejść i zresetować to. Jeszcze raz, odtwórz. Od 10 do 16 mam włączone właściwości, czyli wtedy się pojawia tutaj Słońce. Mogę też zmienić czas na przesilenie letnie, zimowe, wiosenne, jesienne, od wschodu do zachodu 15 minut. I jak zatwierdzę, to jeśli dam start, mogę w ten sposób sprawdzić, która z połaci jest najbardziej oświetlona. Interesuje mnie ten projekt, więc pewnie te połaci mi najbardziej będą interesowały, na których będę odpowiednio montował moje baterie słoneczne. Więc tutaj widzimy, że trochę rano zachodzi moje Słońce na moją połać, następnie już mniej, więc tutaj jest Słońce do godziny 9, 10 i potem coraz więcej tego Słońca pojawia się na tej połaci od zachodniej strony, więc jeśli dom w ten sposób będzie zaprojektowany, to te połaci tutaj chyba będą najlepiej, aby zostały umieszczone panele. Tutaj też jest bardzo dobra ekspozycja, więc na tej działce z tych 6 działek ten ekspozycję ma dobrą i ten, czyli południowa ekspozycja dla tych budynków jest chyba najlepsza. Więc mogę tutaj odpowiednio zmieniać. Też taką ścieżkę mogę wygenerować, czyli eksportuj i w tym miejscu obraz, analiza oświetlenia. Mogę też wyeksportować tą analizę nasłonecznienia do zewnętrznego pliku, który będzie plikiem filmowym, więc tutaj mogę wybrać jakie i jak zatwierdzę, to pojawi mi się informacja 1200 dam, klatki dam może mniej, 1, to będzie dłuższy film, 5, 3, ok. I tutaj dam może 1200, ok. Uwzględnię sygnaturę, wszystkie klatki, ok. I jak zapiszę, to powinien zaraz film się wygenerować. Na chwilę zastopuję, za chwilę powinien być. Widzimy, że po włączeniu mojej analizy mam film i z informacją, gdzie jaki cień pada i jest informacja o moim nasłonecznieniu, więc mogę sprawdzić to w odpowiedniej dacie. Oprócz tego, że mogę sprawdzać to na rzucie, na widoku od góry, będę mógł też przejść na przykład na widok 3D i w widoku 3D też mogę taki cień sprawdzić i zobaczyć, w jaki sposób on się układa na budynkach. Musimy się zawsze upewnić, że mamy włączone ukryte linie i też jest włączony cień, bo bez cienia włączonego nie będzie nam działała taka analiza. I te ustawienia są zawsze inne dla każdego widoku, więc w tym widoku będzie nowe ustawienie, więc będę musiał włączyć tą trajektorię słońca, trochę się oddalić i zobaczę, jak to wygląda. Jest 150%, może dam 100, żeby było mniejsze. I na ekranie widzę mój kompas, potem przechodzę do ustawień słońca i następnie jeden dzień od wschodu do zachodu i przełączam na przykład na równonoc wiosenną, 15 minut, 0 od wschodu do zachodu, zastosuj, no i widzę moje słońce. Mogę też złapać za to słońce i mogę je też przemieszczać ręcznie. Ono powinno mi tu przeskakiwać, czyli mogę je przesuwać ręcznie, łapiąc za nie i odpowiednio sprawdzając, która z połaci jest najlepiej oświetlona, połaci dachowych, lub przejść do zakładki podgląd analizy nasłonecznienia naturalnego i następnie strzałkami sprawdzać, jaka godzina mnie interesuje i ją odpowiednio wybrać, lub dać odtwórz i też tutaj mogę sprawdzić, jak to będzie działało, tak? Czyli widzimy, w jaki sposób to słońce będzie się opierało na moich dachach i widzę, która część dachu jest zasłonięta przez istniejące drzewa. Oczywiście te drzewa są wrysowane szkicowo, koncepcyjnie na tych działkach, więc jeśli będziemy budowali budynek, należy wcześniej zmierzyć takie drzewo z wielkość korony i odpowiednio je tutaj wrysować.